Dzień dobry, bardzo dziękuję. Temat fascynujący, ale też temat bardzo na czasie, bo już możemy obserwować powracające do nas z zimowania ptaki, a chyba ptaki są grupą, gromadą zwierząt, która najbardziej kojarzy się właśnie z migracjami, ale chciałabym się Państwa przekonać, że właśnie nie tylko ptaki. Oczywiście będzie też polarnie, postaram się nawiązywać do tych polarnych zagadnień przez cały czas naszego spotkania. Pod koniec będą przykłady właśnie zwierząt, które w ramach regionów polarnych, tudzież z regionów polarnych, tudzież między regionami polarnymi migrują. Ale jak zwykle musimy zacząć od tego, czym jest migracja. Oczywiście migracja w świecie zwierząt w zasadzie, bo nie mówimy raczej o migracji w świecie roślin. Migracja to takie zjawisko stosunkowo długodystansowego przemieszczania się osobników, raczej grup. Zwykle ma charakter sezonowy, jak zobaczymy, nie zawsze tak jest. Takim wyzwalaczem migracji, rozpoczęcia tej podróży może być klimat, może być zmieniająca się dostępność zasobów, w szczególności ta lokalna dostępność pożywienia, która, jak wiemy, jest zmienna między porami roku. Tak więc właśnie pora roku, ale też inne powody związane z godami, złożeniem, wysiadywaniem jaj i tak dalej. Abyśmy mogli mówić o migracji, bo często tego pojęcia się używa również w odniesieniu, z tego, co ostatnio widziałam, do regionów polarnych i do zwierząt polarnych, na przykład mówi się o tym, że och, niedźwiedzie polarne muszą migrować, bo lodu jest coraz mniej. Nie do końca jest to precyzyjne określenie, bo właśnie, aby można było mówić o migracji, a nie na przykład o zwiększeniu swojego zasięgu, czy zmianie swojego terytorium, czy w ogóle takim przesunięciu granicy zasięgu występowania, musimy mieć do czynienia z kilkoma cechami tego zjawiska. Czyli to powinno być zjawisko właśnie regularne, coroczne albo sezonowe, takim jak na przykład jest migracja ptaków, chociażby z półkuli północnej na zimę, na południe, taka jaką my znamy i obserwujemy. I lub musimy mieć do czynienia z taką wyraźną zmianą habitatu, tak? Wyraźną zmianą warunków życia, wyraźną zmianą siedliska. Może być tak, że migracja trwa w ogóle przez albo cały cykl, przez część cyklu życia osobnika, przez całe życie osobnika, czasami nawet tak, jak zobaczymy na jednym z przykładów, może trwać de facto dłużej niż życie pojedynczego osobnika. A to, co odróżnia migrację właśnie od innych form tego przemieszczania się, to fakt, że migracja zazwyczaj wiąże się właśnie z istotną zmianą siedliska, nawet jeżeli ta zmiana siedliska to jest, jak w przypadku, nie wiem, łososia atlantyckiego, zmiana między wodą morską a wodą słodką. Ten pan, którego rzeźbę widać na slajdzie, to myślę, że dla niektórych łatwy do rozpoznania filozof Arystoteles, który, jak wiadomo, parał się nauką wszelką, więc jakże mogło być inaczej. Opisał też w swojej 10-tomowej historii Animalium 140 gatunków ptaków. Jak opisywał te gatunki ptaków, to zauważył, podkreślał, że niektóre gatunki wydawały się w pewnych okresach roku grubsze, potem jakoś znikały i były znacznie chudsze, kiedy wracały. Jego obserwacje miały dużo sensu, chociaż niekoniecznie właściwie je interpretował przy pewnych ograniczeniach obserwacyjnych. Czyli był w stanie wskazać, że żuraw eurazjatycki sobie migrował ze stepów na bagna. Mógł to potwierdzić dzięki relacjom różnych podróżników, którzy okrążyli tę terra incognita starożytnego świata. Generalnie, jeżeli natomiast te ptaki zabłąkały się poza granice tego znanego mu starożytnego świata, to ich zwyczaje pozostały dla niego tajemnicą. Arystoteles może nie zawsze miał rację, ale był pomysłowy. Otóż jego teoria związana z tym, że ptaki nagle znikają, była między innymi taka, przypuszczał, że
ptaki takie jak na przykład jaskółki nie tyle migrują, co hibernują. Miał teorię, że albo to jest w jakichś norach podziemnych, albo nawet pod wodą. Sugerował też, co już jest trochę bardziej dziwne, że przekształcały się czasowo w inne gatunki ptaków, czyli ponieważ niektóre znikały, niektóre się pojawiały, teraz wiemy, że to było związane właśnie ze sezonową migracją, to wydawało się, że mu się, że po prostu pojawia się jakby nowy gatunek, na tyle zmiany są duże, które lepiej sobie poradzi z niesprzyjającą pogodą. No, Arystoteles, jak wiadomo, był takim autorytetem, że jego teoria tych hibernujących jaskółek była w zasadzie przyjęta za pewnik, akceptowana przez czas dłuższy i określana jako fakt. Nawet jeszcze bardzo późno, bo w XVIII wieku, chociaż ta teoria Arystotelesa na tle innych nie wydaje się tak dziwaczna, bo jeszcze właśnie na początku XVIII wieku pewien profesor z Harvardu napisał w takiej swojej naukowej broszurze, że owszem, ptaki migrują, ale tak naprawdę one latają na księżyc. Cóż, aż tak daleko nie latają. I dowód pojawił się w XIX wieku, dowód niezbity i to dosyć w sposób nieszczęśliwy dla bohatera tej historii, czyli Bociana, jest rok 1822, czyli brakuje nam jeszcze kilkudziesięciu lat do rozpoczęcia obrączkowania ptaków, co zrobił pod koniec XIX wieku duński naukowiec Cornelius Mortensen. To był taki przełom, jeśli chodzi o obserwacje ptasich wędrówek i migracji w ogóle. Natomiast dowód pojawił się dosłownie z nieba, czyli mamy Bociana Białego, Cigonia Cigonia, żeby nadać mu ornitologiczną nazwę. Został znaleziony w okolicach takiej wioski Kluc na wybrzeżu Bałtyku, to są dzisiejsze Niemcy. Ptak został upolowany niestety. Wiemy, że do dzisiaj problemem są polowania na ptaki migrujące w Afryce. Tutaj taki nieszczęśliwy los spotkał Bociana w Europie, w Niemczech. Hrabia von Bodmer zastrzelił w ramach polowania Bociana. Natomiast jak już go zastrzelił, okazało się, że ptak wcześniej był już przebity podwójnie pechowo, długą na metr drewnianą włócznią. Udało mu się dotrwać i dolecieć z tą włócznią do Europy. Został trafiony w Afryce, bo nie było innego wytłumaczenia, jeśli chodzi o pochodzenie tejże włóczni, było to poza wszelką wątpliwością. Więc z tąże włócznią przeleciał ponad 2500 kilometrów, żeby niestety zakończyć życie nad Bałtykiem, ale dzięki temu okazał się kluczową wskazówką zagadce, która nękała naukowców od wieków, czyli dlaczego ptaki sezonowo znikają. Włócznie zidentyfikowano na podstawie drewna, a ten pechowy ptak jest do dziś oczywiście wystawiony wraz z włócznią w zbiorach zoologicznych Uniwersytetu w Rostocku. Jesteśmy przyzwyczajeni do migrujących ptaków i też od nich zaczęłam, bo kukułki, jaskółki, jeżyki, bociany, żurawie, to nam przychodzi do głowy w pierwszej kolejności, ale tak szczerze mówiąc, migracja jako strategia przetrwania jest praktykowana we wszystkich praktycznie głównych grupach zwierząt, czyli mamy ptaki, ssaki i ryby, gady, płazy, owady, skorupiaki również, chociaż te strategie trochę się różnią. Istnieje też wiele form tej migracji, bo mamy zarówno właśnie zmianę środowiska, na przykład zmianę między wodą morską a słodką, podróże między kontynentami, bardzo długodystansowe, przemieszczanie się na przykład bardziej w górę, jeśli chodzi o wysokość nad poziomem morza, czyli w góry i z powrotem w doliny, a nawet pewne ruchy pionowe w wodzie, do których też jeszcze przejdziemy. Także jest to zasadniczo bardzo powszechna strategia przetrwania w trudnych warunkach zmieniającego środowiska, wtedy, kiedy zwierzęta nie decydują, w cudzysłowie, nie decydują się hibernować.
Momencik, bo wrócę. Mamy. Przepraszam, tutaj. O, jestem tu, gdzie chciałam być. W tej grupie, oczywiście, jeżeli mamy takie długodystansowe i ekstremalne chwiejne podróże, to mamy też zbadanych rekordzistów, więc od najmniejszego do największego zwierzęcia, o którym wiemy, że migrują, czyli ten przedział waha się od kilku milimetrów do kilkudziesięciu metrów, więc zarówno plankton, jak i płetwal błękitny, zooplankton konkretnie, jak i płetwal błękitny zaliczają się do zwierząt migrujących. Trasy, które są pokonywane, są naprawdę imponujące. Jeśli chodzi o ssaki, to tu rekord należy do długopłetwca oceanicznego, czyli do humbaka, czyli jak najbardziej polarna migracja, o której jeszcze będziemy mówić, to nawet 8,5 tysiąca kilometrów w jedną stronę, ale taki rekord absolutny co do najdłuższej trasy migracji należy do ptaka, do rybitwy popielatej. To jest ta migracja pomiędzy regionami polarnymi, też o niej chwilę opowiem. Niepolarny owad, czyli motyl monarcha, Danaid wędrowny, też pokonuje dużą trasę, bo to jest prawie 5 tysięcy kilometrów. No, rekordy są różne, na przykład dotyczące najwyższej wysokości nad poziomem morza, na której odbywa się wędrówka migracyjna. Także już tutaj mamy dwa polarne gatunki wśród właśnie rekordzistów. Strategie, tak jak wspominałam, tej podróży są różne. Generalnie możemy zgrubnie wymienić trzy główne wzorce migracji, czyli ruchy dobowe, sezonowe przemieszczanie się między habitatami, czyli siedliskami, lub też podróże na bardzo duże odległości, które też są regularne, ale niekoniecznie sezonowe, trochę się w innych cyklach mogą odbywać. Po co jednak to wszystko? Po co podejmować ten wysiłek, który no, niewątpliwie już instynktownie wyczuwamy, że jest dużym wydatkiem energetycznym, wymaga dużych przygotowań, wiąże się z ogromnymi niebezpieczeństwami. Po co w ogóle ruszać się z miejsca? Po co pozostawiać ten spokojny, znany dom, bezpieczną okolicę, żeby przemierzać lądy czy oceany? Po co robią to zarówno całe populacje, jak i pojedyncze osobniki, chociaż dla niektórych może być to podróż tylko w jedną stronę. Tak jak już wspominałam, tym bodźcem są zasoby. Przede wszystkim, jako że jest to najczęściej tak czy inaczej sezonowe, jest to związane z niekorzystnymi warunkami pogodowymi, czyli zwierzęta poszukują lepszych warunków atmosferycznych. Często w danym środowisku mają świetne warunki do życia, ale tylko przez określony czas w ciągu roku, a na zimę wolą przeprowadzić się do cieplejszych miejsc, gdzie będzie dostęp do żywności zdecydowanie dla nich łatwiejszy. Chociaż nie zawsze jest ten mechanizm tak prosty, że po prostu zwierzęta przemieszczają się tam, gdzie cieplej, to też pokażę na konkretnych przykładach. Dodatkowo to wszystko mocno powiązane jest z całym cyklem życiowym zwierząt, bo szukają na przykład miejsc do spokojnego rozmnażania się. Więc żeby na chwilę odejść od tego ptasiego tematu, to już wspominałam o łososiach, czyli co roku wraz z nadejściem wiosny u zachodnich wybrzeży Ameryki Północnej ponad pół miliarda łososi rozpoczyna tę tradycyjną wędrówkę i muszą przepłynąć no, prawie 5 tysięcy kilometrów, by wrócić na tarło do rzek, czyli zmieniają środowisko, co wiąże się z koniecznością też dostosowania ich chociażby fizjologii do radzenia sobie z różnym stężeniem soli mineralnych w wodzie. Więc wracają na tarło do rzek, w których przyszły na świat. I tam wydać na świat własne potomstwo, ale oczywiście czyha na nie wiele niebezpieczeństw, bo stanowią przysmak łososi nie tylko dla ludzi, ale też orek, uchatek, rekinów, bielika amerykańskiego. To wszystko łączy się w jeszcze większy cykl nie tylko życia łososia, ale też cykl w całego ekosystemu, bo nad brzegami rzeki, w lasach czekają na nie wygłodniałe niedźwiedzie gryzi na końcu tej długiej podróży, gdzie z kolei ta obfitość pożywienia w postaci łososi pomaga
pozwala przetrwać niedźwiedziom grizzly. Wspomniałam o niebezpieczeństwach, to one są w zasadzie nieskończone. Od trudnych warunków pogodowych przez właśnie drapieżniki, które wykorzystują to i uczą się też i wiedzą instynktownie czy też przez doświadczenie, to zawsze jest trochę przedmiotem dyskusji, ale że w danym momencie, w danym miejscu jest ta obfitość tego zmęczonego już trochę wędrówką pożywienia, które jest bardziej dostępne. Właśnie zmęczonego pożywienia, to znaczy zmęczonych zwierząt, które migrują, bo wyczerpanie i głód towarzyszą tym podróżom. Pomimo tego, że zwierzęta są przystosowane i mają wiele do końca jeszcze przez nas niezbadanych mechanizmów tego, jak orientować się podczas tej podróży, to po prostu mogą się zwyczajnie zgubić, bo na przykład człowiek coś zabudował, wyciął, zniszczył, albo po prostu mogą się zgubić, bo na przykład zmianie uległa w sposób naturalny linia brzegowa. Człowiek stanowi jednak istotną część tych niebezpieczeństw, bo takie zwierzęta nie tylko padają ofiarą myśliwych, czy też raczej kłusowników, ale też zderzają się z różnymi barierami, które nasza infrastruktura dla nich tworzy. To na lądzie, w powietrzu, w wodzie, stanowią dla nich przeszkodę. Z jednej strony różnego rodzaju zanieczyszczenia, przeszkodę i zagrożenie związane z jakimiś katastrofami, wyciekami. Chociaż samo zderzenie ze statkami, śrubami, turbinami też nie jest dla nich obojętne. Także bardzo dużo jest tych minusów, tych niebezpieczeństw. Bardzo wiele zwierząt nie przeżywa i nie wraca z tej podróży. Jednak skąd to wiedzą właśnie? Czy uczą się tego? Czy się z tym rodzą, wylęgają, wykluwają? Skąd wiedzą kiedy? Skąd wiedzą jak? Skąd wiedzą, że należy się przygotować i jak należy się przygotować? Takim głównym czynnikiem jest tutaj fotoperiod, czyli okres dostępności światła słonecznego. To wyraźnie wpływa na aktywność wielu gatunków i ten fotoperiod spadający, czyli coraz mniejsza dostępność światła słonecznego, jest takim inicjatorem tak zwanego Zugunruhe. To jest niemieckie słowo, ale funkcjonuje w tym świecie badań migracji zwierząt i określa się tym mianem takie bardzo niespokojne zachowanie na początku fazy przed migracją. Takie wyraźne zaniepokojenie osobników, ale też całych stad czy populacji. Także ten fotoperiod wpływa na to, że już mamy sygnał, że trzeba się zacząć przygotowywać. Określa też prędkość migracji. Fotoperiod jest przecież wiarygodnym, takim dosyć niezmiennym wskaźnikiem pory roku, póki co. I w związku z tym też może być wskazówką, takim predyktorem dostępności zasobów, przede wszystkim pożywienia. Oczywiście są też inne, takie lokalne, krótkoterminowe czynniki, które wpływają na czas migracji, na start migracji. Czyli panujące warunki pogodowe, temperatura, wiatr, susza, opady. Wszystko to może wpływać z jednej strony na możliwość porządnego przygotowania się do tej podróży, z drugiej strony na te koszty energetyczne przyszłej podróży. Ale te wszystkie czynniki zewnętrzne nie miałyby sensu i nie działałyby bez wewnętrznego zegara, bez wewnętrznych wskazówek, które służą jak taki mechanizm pomiaru czasów dla zwierzęcia, ale też pomiaru pewnych etapów cyklu życia. Więc ten stan fizjologiczny, etap rozwoju są też ważnymi wskazówkami, bo większość zwierząt migrujących przechodzi zmiany zarówno morfologiczne, jak i fizjologiczne w ramach przygotowań do migracji. Czyli mamy sygnały zewnętrzne, które współpracują z sygnałami wewnętrznymi, na przykład związanymi z poziomem hormonów. Skąd zwierzęta, powiedzmy, od początku wiedzą, gdzie i kiedy migrować? Innymi słowy,
Czy zachowania migracyjne mogą być uwarunkowane genetycznie czy kulturowo? W zasadzie to najprawdopodobniej i tak, czyli w tym przekazie kulturowym, w tym czego się zwierzęta uczą, to młode kopiują zachowanie swoich rodziców czy innych członków grupy. W związku z tym gatunki z takimi przekazywanymi zachowaniami migracyjnymi kulturowo mają raczej społeczny styl życia, też dłuższą, średnią oczekiwaną długość życia i też taką rozszerzoną opiekę rodzicielską, to znaczy strategię raczej bardzo intensywnej opieki nad młodymi. Także mamy sygnały zewnętrzne, sygnały wewnętrzne, z którym chociażby te hormonalne jakby są oczywiście wrodzone. Ta wiedza, umiejętności, jakby to nazwać, są bardzo precyzyjne i jeszcze bardziej tajemnicze, niż nam się chyba wydawało. Przykładem może tu być ten ptaszek, drozdek brunatny. I nie wiem, czy mieli Państwo okazję obejrzeć taki film na Netflixie, Connected, film dokumentalny. On był jednym z jego bohaterów, ale nie jest tylko bohaterem filmu czy serialu, to jest też, wszystko to opiera się o badania naukowe, uwieńczone, może nie tyle uwieńczone, które zaowocowały między innymi publikacją w 2018 roku, publikacją naukową Scientific Reports. Otóż dlaczego drozdek brunatny taki jest interesujący? Otóż drozdek brunatny znacznie lepiej niż modele matematyczne przewiduje sezon huraganowy, to znaczy, czy będzie to ciężki sezon huraganowy, czy lżejszy sezon huraganowy, kiedy się zacznie wcześniej, czy później. Innymi słowy, jak będzie niebezpiecznie. Badano przez 2 dekady wzorce migracji drozdka z Ameryki Północnej do Ameryki Południowej. I okazuje się, że rok do roku bezbłędnie przewidywały intensywność sezonu huraganów w basenie Atlantyku. Czyli kiedy były te złe, trudne lata, to wcześniej kończyły sezon lęgowy, wcześniej udawały się do Ameryki Południowej, a w tych łagodnych latach dłużej przebywały na terenach wschodniej Ameryki Północnej. To jest zaobserwowane, ale to nie jest wyjaśnione, jak one dokładnie są w stanie to zaobserwować. Oczywiście to jest, ten sezon huraganowy jest związany z bardzo wieloma czynnikami, które one w jakiś sposób po prostu są w stanie, ich percepcja jest w stanie je wyłapać. Raczej przez 20 lat to nie jest przypadek, także ptaszek, drozdek brunatny jest ciągle jeszcze zagadką, ale z całą pewnością on bardzo dokładnie wie, jak, ale przede wszystkim kiedy rozpocząć podróż. A żeby rozpocząć podróż, to grunt to dobre przygotowanie. W tym przypadku należy przede wszystkim się porządnie najeść przed podróżą. I to tak bardzo porządnie. Mamy tu do czynienia z hiperfagią, czyli przybieraniem na wadze. Dlaczego? No, niektóre zwierzęta migrujące żerują wzdłuż swoich szlaków migracyjnych albo w trakcie lotu, na przykład jeśli chodzi o ptaki, to w trakcie lotu są w stanie w locie jakąś tam rybkę złowić. Mogą się też zatrzymywać w takich, powiedzmy, pit stopach, takich punktach odpoczynku, ale niektóre w ogóle tego nie robią. Czyli te tysiące kilometrów, setki czy tysiące kilometrów wędrówki po prostu są, że tak powiem, są znane tylko i wyłącznie na to, co udało im się wcześniej zgromadzić. Dlatego większość tych zwierząt migrujących intensywnie żeruje przed wyruszeniem w podróż, aby zwiększyć swoje zapasy, cóż, paliwa. To jest to właśnie hiperfagia, to zachowanie, tak określamy, wywoływana przez ten wewnętrzny rytm, obserwowana u różnych gatunków, nie tylko wcale u ptaków, ale też u owadów, u karibu, u wielorybów fiszbinowych. Z jednej strony bardzo intensywnie gromadzą tłuszcz. Dlaczego? No bo jest to główne źródło energii, on wymagazynuje około 8-10 razy więcej energii niż równoważna masa węglowodanów czy białek, czyli jest takim idealnym paliwem zapasowym. Tego tłuszczu
tłuszczu są w stanie przechowywać naprawdę dużo, czyli chociażby ptaki, które przemierzają naprawdę duże odległości w ramach migracji, mogą nawet podwoić swoją masę ciała przed odlotem. Motyl monarcha może przechowywać nawet 125% swojej suchej masy jako tłuszcz. Ale to gromadzenie rezerw energetycznych nie jest jedyną zmianą fizjologiczną, która zachodzi w organizmie. Migracja jest oczywiście bardzo kosztowna energetycznie, chociażby z powodu tego przemieszczania się na duże odległości, z uwagi też na stres, brak możliwości uzupełnienia tej energii. W związku z czym niektóre zwierzęta maksymalizują wydajność, no akurat w tym przypadku, jeśli chodzi o lot, no oczywiście ptaki, maksymalizują wydajność lotu przez dostosowanie wielkości swoich narządów wewnętrznych, czasowe. To znaczy, te organy związane z lotem, serce, mięśnie, zwiększają swój rozmiar w ramach tego Zugunruhe, w ramach przygotowań do migracji, ale z kolei te organy, które i tak się bardzo nie przydadzą, bo są związane z odżywianiem, żołądek, jelita, wątroba nerki, stają się mniejsze, kurczą się przed odlotem, ale za to wracają do normalnych rozmiarów po przylocie, kiedy już można normalnie się odżywiać i można już i trzeba normalnie trawić. Mogą też występować zmiany fizjologiczne dotyczące na przykład znowu u ptaków piór. Na przykład samica cietrzewia rozpoczyna takie pierzenie od lata do jesieni, więc zapewnia sobie takie ładne, mocne pióra na czas migracji. Ale potem oczywiście one znowu się zmieniają. Kolejnym przystosowaniem, które widzimy tutaj też na slajdzie, jest znowu ptaki. Wiele gatunków, zwłaszcza dużych ptaków, leci razem w określonej tej formacji typu V, tak? Głównie dlatego, że to zapotrzebowanie energetyczne, wydatek energetyczny można zmniejszyć, kiedy ptaki lecą z jednej strony w określonej, optymalnej odległości, poza tym też lepsza jest komunikacja w takiej grupie, tak na przykład migrują gęsi. Ale zostawmy na chwilę ptaki, bo tak jak wspominałam, nie jest to jedyna gromada zwierząt, które migrują. I przejdźmy trochę do polarnych już ściśle, ale też nie tylko klimatów. To znowu mówimy tutaj trochę o rekordzistach, czy też rekordzie. Rekordzie, jeśli chodzi o masę, bo to jest największa migracja na planecie, jeśli chodzi o biomasę. Diurnal Vertical Migration, DVM, dobowa migracja pionowa, którą możemy też, jak teraz pokażę, w zasadzie postrzegać jako taką największą na świecie zabawę wchowanego. Diurnal Vertical Migration spełnia wszystkie kryteria bycia tą prawdziwą, porządną migracją, czyli trochę zmieniamy, jest regularna. Może nie sezonowa, ale za to dobowa, wiąże się z przemieszczaniem się dużej grupy osobników na stosunkowo jak dla nich duże odległości. Jest też bardzo, bardzo wyjątkowa. Oczywiście występuje tak naprawdę w każdym zbiorniku wodnym, nie tylko w wodach polarnych. I w zależności od głębokości czy przejrzystości zbiornika, ten zakres wynosi od kilku centymetrów do nawet ponad 100 metrów, jeśli chodzi o morza. Ale dlaczego akurat ona szczególnie jest ważna z punktu widzenia polarnego i w rejonach polarnych? Bo zooplankton, czyli bohater tejże migracji, w szczególności skorupiaki, a w szczególności jeszcze wśród tych skorupiaków widłonogi, są chyba najważniejszym organizmem, nie chyba, tylko na pewno najważniejszym organizmem w Arktyce, bo od tego organizmu zależy życie chociażby niedźwiedzi polarnych w całych skomplikowanych cyklach, łańcuchach czy sieciach pokarmowych. Jeszcze jedna kwestia, która wiąże wyjątkowość tej domowej migracji pionowej z regionami polarnymi. Właśnie, dlaczego w ogóle do niej dochodzi? Przede wszystkim dlatego, może inaczej, jedna z hipotez brzmi tak, że te migracje dobowe zooplanktonu są mechanizmem obronnym. To jest jedna
jedna z hipotez, to znaczy ukrywają się skorupiaki przed drapieżnikami. Wykazały to różne eksperymenty, które były związane z chociażby wykrywaniem śladów chemicznych ryb, tak zwanych kairomonów, to są ślady chemiczne właśnie ryb drapieżnych. I pojawianie się tych kairomonów w różnych eksperymentach powodowało, właśnie inicjowało te ruchy pionowe. Innym czynnikiem jest też na przykład unikanie intensywnego światła słonecznego, a w zasadzie promieniowania UV. Ale w takiej sytuacji, może zastanówmy się, jakby to w takim razie występowało dokładnie w rejonach polarnych. Co byłoby tu dla nas taką zagadką, skoro unikamy światła słonecznego, czy też światło słoneczne w ogóle jest jakimś czynnikiem inicjującym całą tą ogromną wędrówkę biomasy. Więc codziennie mamy wraz z nadejściem dnia miliardy tych malutkich organizmów, między innymi skorupiaków, schodzą w głąb morza, aby uniknąć drapieżników, aby uniknąć światła UV, a wieczorem powracają pobliże powierzchni, aby żerować na fitoplanktonie. Bo fitoplankton już w międzyczasie przeprowadził fotosyntezę, więc trochę się namnożył i jest co jeść. Natomiast, jak wiadomo, za kołem podbiegunowym, a im bardziej na północ, tudzież tym bardziej, im bardziej na południe, za tymi kołami podbiegunowymi, gdzie panuje noc polarna, czy też dzień polarny, skupmy się na tej nocy polarnej, gdzie słońce nie pokazuje się nawet przez wiele miesięcy, można pomyśleć, że nie ma tego czynnika, który by inicjował ten ruch, i przez jakiś czas tak myślano, że w trakcie nocy polarnej nie dochodzi do tej dobowej migracji pionowej. Jednak przeprowadzono badania za pomocą echosondy, i to znów przez 20 lat. Okazuje się, że zimą arktyczny zooplankton nadal się przemieszcza, ale najprawdopodobniej w rytmie nie Słońca, tylko w rytmie Księżyca. Ten rytm dobowy narzucony przez Słońce to jest rytm 24-godzinny, jak wiadomo, a ten księżycowy trwa o 50 minut dłużej, i w ten sposób stwierdzono, że tutaj Księżyc tym rządzi. Natomiast księżycowe światło, co by nie mówić, jest dużo słabsze, nawet milion razy słabsze od słonecznego, więc nie wiemy do końca, w jaki sposób ten zooplankton wykrywa te subtelne zmiany jego jasności, które są dla człowieka zbyt drobne, zbyt subtelne, aby je dostrzec. Więc znowu pojawiają się pytania, czy jednak w grę nie wchodzi jakiś wewnętrzny zegar biologiczny tych maleńkich zwierząt. Wracamy do ptaków, do konkretnego ptaka, i jesteśmy tutaj jak najbardziej już w temacie polarnych migracji. Ten ptak to właśnie niekwestionowany rekordzista, jeśli chodzi o długość trasy migracji. To jest rybitwa popielata. Ptak może być kochający wodę, niewielki ptaszek. Wykluwa się latem na kole podbiegunowym, generalnie na półkuli północnej. Podczas tej nieznośnie mroźnej, ciemnej, arktycznej zimy rybitwa popielata leci na południe, podążając niejako za sezonem letnim, ale aż do koła podbiegunowego po drugiej stronie Ziemi. Nie zatrzymuje się gdzieś chociażby w Afryce. Rybitwy popielate, jak widzimy tu na ilustracji, nie lecą w linii prostej, tak? Z północy na południe, czy z południa na północ. Odległość, którą pokonują każdego roku, wynosi nawet ponad 30 tysięcy kilometrów w jedną stronę. Oczywiście ta droga nie jest przypadkowo taka niedokładnie po linii prostej, bo tę drogę determinują prądy powietrzne. Natomiast to, co można stwierdzić, to co widać też, porównując tę linię żółtą, w zasadzie dwie żółte, bo są dwie różne trasy, i pomarańczową, to w drodze powrotnej znacznie bardziej im się na tę północ spieszy niż na południe. Dlaczego znowu migrują? No, odpowiedź jak zwykle: zimy polarne są zbyt ciemne, jest zbyt ciemno, po prostu aby mogły polować, bo ptaki te polują za pomocą wzroku, zanurzając się w wodzie w poszukiwaniu tych małych rybek, skorupiaków, owadów. Więc sprytne rozwiązanie sezonowego problemu,
opuszczają tereny, gdzie tego słońca brakuje. Zmienność, zmieniają tę trasę, tak jak mówiłam, czyli na południe nie śpieszą się tak bardzo, bo dotarcie do tych zimowisk na południu zajmuje ptakom zwykle około 3 miesięcy, ale na tereny lęgowe na północ już im jest bardzo spieszno, bo całą tą ogromną trasę przez całą ziemię pokonują przez około 40 dni. Tu jest akurat duża grupa na zdjęciu, ale najczęściej migrują w małych grupach liczących 6-7 osobników. I najprawdopodobniej, bo można by sobie zadać pytanie, no dobrze, ale czemu się po prostu nie zatrzymają wcześniej? No, po co podejmować tak ogromne ryzyko? I rzeczywiście, pomimo swojego dostosowania, tego, że podczas podróży polują, nurkują podczas lotu, polując na ryby i skorupiaki, dlaczego lecieć aż na drugi koniec globu, który przyznajmy też nie jest jakiś, można powiedzieć, bardzo przyjazny, ale czy do końca tego nie wiadomo. Najprawdopodobniej one przede wszystkim podążają właśnie za światłem słonecznym, nawet nie za ciepłem, tylko maksymalizują sobie zarówno tą trasą, jak i przebywaniem na tych dwóch krańcach globu właśnie dostęp do tego letniego światła słonecznego. Najprawdopodobniej chodzi o łatwiejsze dostrzeżenie właśnie pożywienia. Czyli przechodzi sobie rybitwa papielata z arktycznego lata do antarktycznego lata i w ten sposób doświadcza więcej światła dziennego niż jakiekolwiek inne zwierzę. Czy jest to jedyny powód, czy jest też jakiś inny? W sumie nie. Na tak daleką wędrówkę nie decyduje się żaden inny gatunek. Jak to wygląda, jeśli chodzi o rozkład roku, jak rok z życia rybitwy, czyli od września do listopada mamy początek jesieni, zaczyna się na początek cygnrюе. One co prawda dużo nie gromadzą zapasów tłuszczu, bo polują w trakcie lotu, ale mimo wszystko zbierają się już do odlotu na południe, do tych antarktycznych zimowisk. Jak już im się uda dolecieć, to na tych zimowiskach na Oceanie Południowym spędzają czas od grudnia do marca. Kwiecień rozpoczynają migrację powrotną, która zajmuje mniej czasu, czyli już w maju, już w czerwcu docierają na swoje północne tereny lęgowe, gdzieś w maju były mniej więcej w połowie drogi, a lipiec i sierpień to okres intensywnego gniazdowania i wychowu piskląt, o czym mogą się przekonać polarnicy na stacji polarnej Hornsund na Spitsbergenie, bo bardzo dzielnie i głośno i nawet agresywnie bronią swoich gniazd. Wspominałam o tym, że mogą się zagubić, ale jednak są zwierzęta bardzo dobrze przystosowane do tych dalekich wędrówek. Jak dają sobie radę bez map i bez GPS-a? Zapamiętują punkty orientacyjne, takie jak rzeki, góry, linia brzegowa. Dużą rolę odgrywa też orientacja względem słońca, czyli zwierzę ustawia swoje ciało pod pewnym określonym kątem w stosunku do słońca i pory dnia, czyli jakby utrzymują w związku z tym pewną stałość, jeśli chodzi o ukierunkowanie w kierunku słońca. Taki mają wewnętrzny kompas słoneczny, czyli zwierzę będzie podróżować w określonym kierunku ze słońcem w pozycji związanej z jego ciałem, tak można to w skrócie określić. Ale w nocy też nie mają, też muszą sobie radzić i też nie mają odpoczynku raczej. Orientują się zatem też po nocnym niebie. Był taki pionierski eksperyment Lockleya, który wykazał, że umieścił grzybacze w planetarium. Planetarium było pokazywane nocne niebo i one się orientowały w kierunku południowym ewidentnie tylko i wyłącznie mogło po gwiazdach, tak, po układzie gwiazd na nocnym niebie. Po prostu planetarium było powoli obracane, a ptaki utrzymywały swoją orientację w stosunku do wyświetlanych gwiazd. Zresztą nie tylko ptaki, nawet chrząszcze wykorzystują taką umiejętność. Tak, chrząszcze orientujące się po gwiazdach. Bardziej takim wyrafinowanym sposobem jest też magnetorecepcja, czyli orientacja według pola magnetycznego. Tu już jest to odczyt bardziej skomplikowanej informacji
geomagnetycznych. Na przykład podczas tego Cygunruhe, czyli tego zaniepokojenia przed podróżą, podczas tych niepokojów migracyjnych, ptaki są takie, tak chętne i tak już nie mogą się doczekać tej migracji, zbierają się nawet w klatkach, jeżeli by je tam trzymać w ramach różnych eksperymentów, w kierunku, w którym chcą migrować, na przykład na południe jesienią. Ale jeżeli pole magnetyczne zostanie zmienione, to będą się gromadzić w tym nowym kierunku. Rzeczywiście to jest eksperyment jeszcze z lat 60., gdzie wykazano, że wykazują, że wykorzystują orientację według pola magnetycznego, a jak ptaki mają specjalny taki organ w uszach, mają magnetyt, taki mały kawałek żelaza działający jak kompas, a w ich oczach znajduje się kryptochronit, który pozwala im widzieć niemalże. Nie ma już sposób widzieć pole magnetyczne w pewnym sensie, tak? No, widzieć, dlatego że jest to ulokowane w ich oczach. Orientują się też po zapachu. Taka nawigacja węchowa najprawdopodobniej występuje u gołębi. One budują sobie taką mentalną mapę zapachów, przynajmniej w okolicy, na dłuższą metę i na dłuższych podróżach może, może jest to, nie jest to czynnik decydujący. Kolejne polarne zwierzę migrujące, właśnie renifer czy karibu. No, migracja karibu jest najdłuższą migracją lądową na Ziemi. Lądową zaznaczam, czyli nie w powietrzu, nie w wodzie. Karibu żyją w bardzo różnych regionach geograficznych. Jak wiemy, rozróżniamy de facto karibu. Karibu od reniferów, po pierwsze po miejscu występowania, czyli te obszary związane z Kanadą, Ameryką Północną to karibu, a inne tereny występowania to renifery. Natomiast renifery też się przemieszczają, natomiast mają znacznie krótszy ten wzorzec i obszar migracji niż karibu. Co więcej, no, renifery zostały udomowione albo przynajmniej częściowo udomowione w niektórych częściach świata. Natomiast karibu absolutnie są nadal całkowicie i zupełnie dzikie, co też związane jest z pewnymi różnicami w ich budowie. Niektóre stada karibu migrują nawet ponad 1000 kilometrów w Kanadzie i na Alasce każdego roku, aby dostać się z zimowisk na tereny lęgowe i z powrotem. Bo tym tutaj bodźcem jest przede wszystkim, no znowu dostęp do zasobów, ale i też rozmnażanie, tak? Bo w moment, kiedy pojawiają się młode, laktacja, rozwój poroża, linienie, mają wtedy największe potrzeby żywieniowe. Generalnie ich celem jest zatem dostępność obfitej, powiedzmy, paszy wysokiej jakości, czyli tej zielonej roślinności. Ta zielona roślinność pojawia się daleko na północy, wkrótce po tym, jak się pojawią młode, zapewnia tą pożywne pożywienie o wysokiej zawartości białka. Szczególnie duże mają zapotrzebowanie na białko, żeby uzupełnić swoje niedobory żywieniowe, które niestety się w okresie zimowym pojawiają. No potem muszą to rzeczywiście samice produkować mleko, zwiększać swoją masę ciała, ale te miesiące letnie nie są łatwe dla karibu z jednego bardzo prostego powodu. Jest obfitość, ale jest obfitość wszystkiego. Jest też obfitość rojów komarów, gryzących much, różnych pasożytów, różnych owadów, które nieustannie je nękają i to w zasadzie obecność tychże jest głównym motorem tych ruchów karibu w tym czasie, czyli szukają trochę bardziej chłodnych i wietrznych miejsc, by odnaleźć ulgę, po prostu żeby te komary i muchy ich nie gryzły i nie zadręczały. Oczywiście przemieszczanie się to znowu przystosowania fizjologiczne. Mamy oczywiście futro, które nie tylko zapewnia świetną izolację, ale też działa trochę jak kamizelka ratunkowa, to znaczy bardzo utrzymuje na powierzchni, czyli dużo, dużo powietrza pomiędzy włosami, działa jak taka kamizelka ratunkowa, pomaga pływać, utrzymać się w wodzie. To pomaga w pływaniu, pomagają też tym szerokie kopyta, silne nogi, takie niemalże jak
jak przy stawki szeroko rozkładane. Kolejna migracja i kolejny rekordzista. Mieliśmy rekordzistę z lądu, to teraz przenosimy się do wody. Mamy humbaka. Jak widać, można tutaj zobaczyć rozmiar humbaka w stosunku do dużego autobusu. No, rozmiar jest imponujący, ale nie jest to największy ze wszystkich wielorybów. Natomiast odbywa najdłuższą migrację ze wszystkich ssaków na świecie. Nie tylko wielorybów, ale wszystkich ssaków na świecie. Widzimy tu samicę z młodym, widzimy osobnika charakterystycznego. Nie widzimy tylko jeszcze, jak wyskakują bardzo charakterystycznie z wody. To są częste zdjęcia właśnie humbaków. Ogromne zwierzęta, pomimo tego, że nie największe wśród wielorybów, długość do 18 metrów, mogą ważyć nawet 40 ton. I teraz, jeśli chodzi o migrację, jak widzimy tu na mapie, te z półkuli północnej podróżują, przemieszczają się ze swoich letnich obszarów żerowania w tych umiarkowanie zimnych wodach, aby rozmnażać się na zimę w wodach subtropikalnych i tropikalnych. I to samo się dzieje na drugiej półkuli, tylko oczywiście, ponieważ pory roku są odwrócone po obu stronach, to humbaki na półkuli południowej też kierują się na południe w kierunku bieguna, aby żerować w tym samym czasie. To oznacza po prostu, że humbaki z północnej półkuli, humbaki z południowej półkuli nigdy albo prawie nigdy nie krzyżują się ze sobą, po prostu rozmijają się im cykle życiowe. Dlaczego humbaki są takie fascynujące? Ono to jest taki główny, można powiedzieć, wieloryb turystyczny, to znaczy przedmiot obserwacji fascynatów w wielu krajach na świecie. Jest charakterystyczne właśnie to aktywne zachowanie na powierzchni, czyli wybijanie się, wyskakiwanie z wody, uderzanie płetwami, ogonem, więc wtedy wszystkie łodzie wycieczkowe podpływają i turyści się cieszą z tego jakże niezwykłego widoku. No i mają też charakterystyczną pieśń, czyli dźwięki, które wydają, one co prawda wydają tę pieśń raczej już na terenach lęgowych, w tropikach. Podróżują na dystanse ogromne, kilkadziesiąt tysięcy kilometrów. Tak jak mówiłam, sezon letni spędzają w pobliżu regionów polarnych północy i południa. Tam się żywią planktonem, mniejszymi rybami, krylem głównie na południu. A na początku sezonu zimowego, który oczywiście przebiega różnie na dwóch półkulach, migrują w kierunku równika. Tam jest okres godowy, jest kopulacja i rodzą się małe humbaki. Dlaczego też się przemieszczają tam? Przede wszystkim dlatego, że jak się małe humbaki urodzą, to potrzebują cieplejszych wód niż te polarne. Nie mają jeszcze tak grubej warstwy tłuszczu, nie są w stanie takiej dużej utraty energii przetrwać, nie byłyby w stanie. W związku z tym, póki są młode, jak się rodzą, to muszą być w tych cieplejszych wodach. Dodatkowo jest to też strategia ucieczki przed drapieżnikami. Wiadomo, że dorosły humbak nie jest narażony tak bardzo na atak drapieżnika, ale już młode, dopiero co urodzone, jak najbardziej tak. I w tych płytkich, ciepłych wodach są w stanie bardziej się obronić przed atakami chociażby orek, niż w tych głębszych, zimnych wodach polarnych. Te migracje, oprócz tego, że są na bardzo duże odległości podróże, odbywają się zupełnie bez jedzenia, bez snu. Tak? To jest też taka ekstremalna bardzo podróż, a normalnie, tudzież w szczególności przed taką podróżą, spożywają ponad tonę pożywienia dziennie, to właśnie w ramach przygotowania do tej podróży trwającej od 3 tygodni do nawet 6 miesięcy. Nie tylko północ, zresztą jak wspomniałam, humbaki i na półkuli północnej i południowej, czyli w wodach polarnych i arktycznych i antarktycznych występują. Mamy jeszcze bardzo charakterystyczne i znane zwierzęta, które są zwierzętami migrującymi i są to pingwiny. Większość
gatunków pingwinów migruje, albo przynajmniej ma zdolność do migracji, ale chyba to pingwin cesarski jest tym pingwinem, który przechodzi przez taką najbardziej niesamowitą podróż, i która zresztą też jest nietypowa, jeśli chodzi w ogóle o wzorce przyczyny migracji i cały ten mechanizm. Jak to wygląda? Tu mamy jajo pingwina cesarskiego, ogromną kolonię, taką niezbyt czystą, gdzie tych osobników jest naprawdę bardzo dużo. Jak to mniej więcej wygląda? Może zacznijmy od tego, że pingwin cesarski jest jedynym gatunkiem pingwina, który lęgi odbywa w trakcie antarktycznej zimy, czyli już nietypowo. Te lęgi odbywa na tych stałych, na stałym, można powiedzieć, lodzie, mniej więcej do 18 kilometrów od wybrzeża. Kolonie lęgowe są rozmieszczone zwykle na obszarach, gdzie polarne klify i góry lodowe zapewniają im dużą ochronę przed wiatrem. Ale dlaczego muszą się przemieszczać tak daleko w głąb lądu? Otóż właśnie po to, żeby je te klify lodowe w sposób stały chroniły, żeby lód był całkowicie stabilny. Jak to wygląda, jeśli chodzi o cykl? Więc pingwin samica składa jajo podczas tej surowej antarktycznej zimy. Czyli mamy, wiadomo, pola południowa, jakiś maj, czerwiec. To naprawdę niezwykłe, jeżeli sobie przypomnimy, że o tej porze roku w tej części świata temperatury mogą zostać minus 40 stopni Celsjusza i bardzo, bardzo silny wiatr, nie są niczym dziwnym. Tak jak wspominałam, podróżują przez lód w głąb lądu, aby dotrzeć do tych swoich miejsc lęgowych, które nazywa się gawrami. Lęgowiska znajdują się zwykle u podnóża tych stałych klifów lodowych, które właśnie oferują schronienie przed mroźną pogodą. Lód z tych klifów nie może stopnieć po prostu, dopóki pisklęta nam się w pełni nie opierzą, co może potrwać od tej zimy do wczesnych miesięcy letnich, czyli wczesne miesiące letnie. To listopad na mniej więcej na półkuli południowej. Czyli po to tak daleko się przemieszczają, czyli robi się już cieplej, zanim się nam małe pingwiniątka w pełni opierzą, już lód gdzieś tam mógł być niestabilny, a tam w głębi lądu dalej jest stabilny. Zaraz po złożeniu jaja, zimą przypominam, gdzieś tak koło sierpnia, przez samicę, jest ono przekazywane samcowi. Samiec ostrożnie balansuje nim na nogach, co dosyć śmiesznie wygląda, i przykrywa je fałdem swojej skóry brzucha, żeby je po prostu wysiadywać, chronić przed niską temperaturą. Przede wszystkim przypominamy środek zimy antarktycznej. Niemal natychmiast samica opuszcza samca z jajem, dołącza do innych samic kolonii. One z kolei wracają do morza. A po co wracają do morza? Żeby się pożywić. A samce wysiadują jajo przez okres do 2 miesięcy samodzielnie. Ogólnie rzecz biorąc, w przypadku pingwinów ta przyczyna, jeśli chodzi o migrację w ogóle, jest głównie związana, jak zwykle, ze zmianami temperatur. Czyli dni stają się krótsze, krótszy fotoperiod na biegunie południowym jesienią, czyli koło marca. I zaczynają się to wielkie marcowe marsze pingwinów. Czyli dni stają się krótsze, glony, fitoplankton nie może przeprowadzać fotosyntezy normalnie, czyli organizmy, które się żywią fitoplanktonem, na przykład kryl, stają się rzadkie, a z kolei kryl to jest główne pożywienie dla pingwinów, muszą się przenieść do regionów, w których dni są nadal długie, aby znaleźć pożywienie w innych wodach
przybrzeżnych. Jak to wygląda? Jeszcze raz patrząc na ten cykl i już kończymy na dzisiaj, bo widzę, że trochę Państwa na dłużej przetrzymałam. Tutaj rozpoczyna się, powiedzmy, ta wędrówka, tutaj symbolicznie przedstawiona jako kilkoma osobnikami. Marcowe wędrówki po lodzie, tupot małych stóp. Oczywiście od tego stycznia do marca jest intensywne odżywianie się. Marsz jest naprawdę bardzo długi, ten tupot to słychać przez 160 nawet kilometrów, więc też trochę zajmuje. To wszystko się odbywa marzec, kwiecień. Okres godowy mamy maj. Składanie jaja przez samicę, ale to samiec pozostaje z jajem, przykrywając je fałdem skórnym brzucha. Natomiast samice, już może mniej spektakularny jest to marsz, ale wracają nad morze, żeby się pożywić. Wykluwają się młode z jaja około sierpnia. Dalej jest bardzo zimno. Samice powracają już trochę odżywione i w tym momencie w okresie września, października jest konieczność, żeby te nowo wyklute pingwiny wykarmić, więc z kolei samce, które nic nie jadły przez cały ten czas, wracają nad morze, żeby się pożywić i mniej więcej 6 razy się ten cykl powtarza, czyli wymieniają się opieką nad pisklęciem, a w międzyczasie przemieszczają się, żeby się pożywić. Potem, już jak podrosną, te pisklęta już trochę się bardziej opierzą, to bardzo często formują takie charakterystyczne grupy, znowu, żeby się oczywiście ochronić przed zimnem. No, los takiego małego pingwinka jest bardzo trudny i ten sukces lęgowy jest rzeczywiście dużym sukcesem, bo jeżeli na przykład zostanie porzucone jajo, to czy też no, bardzo rzadko zdarza się, żeby doszło do jakiejś adopcji jaja, to może w ogóle nie, ale jakiegoś pisklęcia raczej tylko każdy się zajmuje swoim pisklęciem, to jakaś solidarność stadna w kolonii nie za bardzo obowiązuje. Dobrze, to tym tupotem małych stóp chciałam zakończyć moją dzisiejszą opowieść.